Proszę Państwa, kolejny cykiel otwiera pani Wioletta Możdżyńska, która pyta tak, czy ewentualne zasugerowanie naszemu strategicznemu aż po grób sprzymierzeńcowi, czyli USA, wystąpienia z NATO i nawiązanie bliższych stosunków z Rosją i Chinami mogłoby mieć wpływ na postrzeganie aktualnej polityki USA wobec naszego kraju. No, pytanie jest tak sformułowane, że nie bardzo wiem, o co pani Wioletcie chodzi, ale z całą pewnością mogłoby mieć i by miało. No, trudno sobie wyobrazić, bo największe ryzyko, jakie z tym się wiąże, to było takie, że jakby Polska zasugerowała Stanom Zjednoczonym możliwość wystąpienia z NATO, to mogłaby usłyszeć, a to występujcie. To tak jak Charlotta, cesarzowa meksykańska Charlotta, kiedy tam rewolucjoniści zagrozili władzy jej męża, cesarza Maksymiliana, przyjechała do Paryża i cesarza Napoleona III prosiła o interwencję. Cesarz w ogóle ani o tym myślał, ale ta go tak mordowała, że wreszcie nie wytrzymał i powiedział, ależ abdykujcie, bo ona zagroziła abdykacją, a on powiedział, ależ abdykujcie jak najprędzej. Wtedy cesarzowa Charlotta dostała spazmów, zaczęła wyrzucać Napoleonowi III jego podejrzane pochodzenie, wreszcie zwariowała, no i bardzo długo żyła. Kiedy niemieckie wojska w czasie I wojny światowej wkraczały do Belgii, to zajęły zamek, w którym w stanie całkowitego obłąkania żyła jeszcze meksykańska cesarzowa Charlotta. Jasne, żeby miało wpływ na postrzeganie aktualnej polityki USA wobec naszego kraju. Na przykład, znaczy w taki sposób, że gdyby to właśnie, o czym pani wspomina, nastąpiło, no to Polska by zaczęła być traktowana przez Stany Zjednoczone jako kraj wrogi ze wszystkimi tego konsekwencjami. Teraz jest traktowana jako kraj przyjazny, w związku z tym zaprzyjaźniony, sojusznicy, w związku z tym Stany Zjednoczone nakładają na nas różne kontrybucje w postaci żydowskich roszczeń. No, a to byłoby pewnie jeszcze gorzej, bo kontrybucje też byśmy, no, chociaż nie wiem, czy byśmy ją spłacali. No nic. Pan Sebastian Żebrowski. Dzień dobry, panie Stanisławie. Czy prowadzi pan dziennik lub pisze pamiętnik? Czy myśli pan o książce, w której opisałby pan swoje życie, wspomnienia? Nie prowadzę i nie myślę. Ja nie sądzę, że moje życie było takie ciekawe, żeby warto je opisywać. Tutaj się posłużę takim cytatem z Janusza Głowackiego, takim dialogiem. O czym pisze ten Max F? No, o wojnie. O wojnie? Mnie też Niemcy raz podstawili pod ścianę. Zesrałem się oczywiście, ale żeby to zaraz opisywać. Proszę Państwa, pan Cezary Bednarczyk. Dzień dobry, panie Stanisławie. Od 1991 roku jest pan dla mnie, razem z panem Januszem Korwin-Mikke, nauczyłem światopoglądu. Generalnie to uważam, że jest pan kisielem XXI wieku. No, dziękuję bardzo. Mam takie pytanie, czy mógłby pan podać jakiś kanon 10 książek, który powinien znać każdy dżentelmen w dzisiejszych czasach? Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. No, jest to bardzo trudne zadanie, dlatego że ja bym najpierw, jakbym komuś doradzał przeczytanie jakichś 10 książek, to najpierw bym musiał poznać zainteresowania tego człowieka, bo jeżeli na przykład jest tutaj na półce taka wielotomowa książka Historia chrześcijaństwa. Jeżeli kogoś religia nie interesuje, to doradzanie mu przeczytania takiej kolubryny byłoby bez sensu. Jeżeli kogoś nie interesuje na przykład historia, no to doradzanie mu przeczytania Tadeusza Zielińskiego, Starożytność bajeczna, Rzeczpospolita Rzymska, Cesarstwo Rzymskie byłoby bez sensu. Także musiałbym najpierw poznać zainteresowania tego człowieka, któremu bym doradzał, bo już parę razy mi się zdarzyło, że tam doradzałem, ale najpierw szczegółowo wypytałem, co go interesuje, czego by się chciał dowiedzieć i tak dalej. Także tak z góry to raczej bym wolał tego nie robić, bo to czasami bym strzelił kulą w płot. Pan Przemysław Wnuk. Czołem. Dlaczego pan
oraz JKM używają zawsze polskich imion zagranicznych bohaterów panów opowieści. Aniela, Merkel i Władimir Putin. No bo taka była polska tradycja. To dopiero Mieczysław Grydzewski wprowadził przed wojną taką manierę, że się imiona zagranicznych tam ludzi podaje w transkrypcji zagranicznej. No, ale przecież nadal mówimy, nie mówimy Charlemagne, tylko Karol Wielki. Nie mówimy królowa Elizabeth, tylko królowa Elżbieta. Nie mówimy tam, no nie wiem, Ludwik, Louis Napoleon, tylko Ludwik Napoleon. Także my respektujemy tradycyjne zasady języka polskiego, a nie jakieś takie dziwolągi, które tam wprowadził Mieczysław Grydzewski. Proszę Państwa, następne pytanie zadaje Pan Albert Fenin. Szanowny Panie Redaktorze, mam takie na pozór trywialne pytanie, ale jakby mógł się Pan ustosunkować. W skrócie, czy transformacja w Polsce była oszustwem? A jeśli tak, to jak hipotetycznie nasz kraj mógłby wyglądać, gdyby do tego oszustwa nie doszło? Czy bylibyśmy istotnie silniejsi gospodarczo? Czy praworządność byłaby bardziej zakorzeniona w społeczeństwie? A może mentalnie bylibyśmy bardziej dojrzali? Pytanie wynika głównie z tego, że patrząc czysto statystycznie, trudno wskazać kraj, który przechodził podobną drogę do naszej i osiągnąłby zauważalnie większy sukces. Dziękuję i pozdrawiam. Transformacja ustrojowa od strony politycznej była oczywistym szwindlem. No i to wielokrotnie mówiłem, na czym ten szwindel polegał, więc już nie będę się powtarzał. Natomiast czy niezależnie od intencji autorów tego szwindlu, ponieważ nomenklatura się uwłaszczyła w ramach przygotowań do transformacji ustrojowej, to zwiększył się w naszym społeczeństwie, w naszej gospodarce udział własności prywatnej. I to zawsze daje dobre rezultaty, no i dało dobre rezultaty w naszym przykładzie. Problemem nie jest to, że to był szwindel, tylko problemem jest to, że na skutek chronienia ekonomicznych interesów komunistycznej nomenklatury dawnej, która się reprodukuje w kolejnych pokoleniach ubeckich dynastii i zapotrzebowania nowych elit na posady, nasz narodowy potencjał gospodarczy został skutecznie zablokowany. No i jeśli się rozwijamy mimo to, no to na takiej samej zasadzie jak silnik, jak samochód jedzie, mimo że ma włączone wszystkie hamulce, ale jedzie. Jakim kosztem się to odbywa? Straszliwym zużyciem, że tak powiem, wszystkich żywotnych organów tego samochodu. Proszę Państwa, następne pytanie. O, Łukasz, Pan Łukasz Masełko. Co Pan sądzi o polskiej szkole cybernetyki prowadzonej przez świętej pamięci docenta Koseckiego i o samym, jak i o samym docencie Józefie Koseckim? Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. O tej szkole to nic nie sądzę, bo ja o niej niewiele wiem. Natomiast Józef Kosecki należał do tak zwanych narodowych komunistów. To znaczy razem z tam Bolesławem Tejkowskim, chyba jeszcze innymi, nie wiem, czy nie przypadkiem, nie razem z Kazimierzem Mijalem, który potem czmychnął do Albanii i stamtąd, że tak powiem, tam pokrzykiwał na Władysława Gomułkę, śmierć tyranom i tak dalej. No więc to taki element, niezamierzony element komiczny temu. Zresztą nawiasem mówiąc, Józef Kosecki, o ile wiem, to siedział w więzieniu za te swoje komunizowanie. Bo towarzysz Wiesław nie życzył sobie, żeby mu tam jacyś narodowi komuniści tu podskakiwali. No, ale to był bardzo inteligentny człowiek. Ja go słabo znałem, ale znałem. Kiedyś mi opowiadał, w autobusie jechaliśmy razem i opowiadał mi, jak to, dlaczego Niemcy zastrzelili generała Grota Roweckiego, kiedy wybuchło powstanie warszawskie. Także Józef Kosecki sporo wiedział również o różnych takich sekretnych aspektach naszego życia, dlatego że wykładał w szkole milicji obywatelskiej w Legionowie, więc tam z niejednego komina musiał wygartywać. Pan Wojciech
von Kocham, ładnie się nazywa. Wielce szanowny panie Stanisławie, ponawiam swoje pytanie na temat Nangar Khel. Dlaczego ta sprawa pojawiła się na świeczniku i jak to możliwe, by sądzić żołnierzy w sposób tak demoralizujący dla całej armii? Czy doszukuje się pan tu działań zakulisowych? Doszukuje się. To przypomina mi taką scenę, o której wspomina Adam Grzmala-Siedlecki w swoich pamiętnikach. Otóż on mieszkał już w kongresówce, ale był przedtem w Krakowie i tam przekroczył granicę chyba nie do końca legalnie. No i wezwał go tam jakiś pułkownik Klimowicz do tam wyjaśnienia pewnych kwestii. No i na początek pułkownik Klimowicz powiedział mu tak: proszę pana, ja wiem, że pan okłamał żandarmów na granicy. Oni od tego na to są szkoleni, żeby takie tak chwilowe wahanie wychwytywać. No ale mówi, pan mi to powinien powiedzieć prawdę, a ja wtedy panu powiem, co my z tym zrobimy. Nie z panem, bo panu nic nie zrobimy. Tylko, no i ten tak trochę unikając tam konkretów, opowiedział mu, jak to mniej więcej to nielegalne przekroczenie granicy nastąpiło. No, a ten pułkownik powiada tak, no to my im teraz podpuścimy świnie, tak powiedział, bo na zdumione spojrzenie Grzmały Siedleckiego mówi, proszę pana, to nie o pana chodziło. Chodziło o to, żeby na pańskim tutaj przypadku podstawić świnie gubernatorowi Pietrowowi. I mówi generałowi Pietrowowi i mówi, my im tutaj teraz pokażemy. No i tam kazał mu poczekać jeszcze chwilę, po czym zabrał się do pisania. No i mówi, a teraz niech pan słucha. I przeczytał mu arcydzieło krętactwa. Jakieś nieprawdopodobne, ale z tego arcydzieła krętactwa wynikała jakaś zagadkowa, takie zagadkowe oskarżenia żandarmów granicznych, bo oni podlegali komu innemu. No i tutaj pewnie mieliśmy do czynienia z taką samą historią, tylko ja nie jestem aż tak wprowadzony w te działania zakulisowe, żebym tu panu jakieś konkrety przedstawiał. Jakbym takie rzeczy wiedział, to albo bym już nie żył, albo bym był bardzo zamożny. Pan Wojciech von Kochan, jeszcze następne pytanie. Panie Stanisławie, proszę się nie gniewać za to pytanie, ale należy ono do klasyków tego. Pytanie odpowiedzi. Czy wolałby pan walczyć z jedną kaczką wielkości konia, czy z setką koni wielkości kaczki? Pozdrawiam serdecznie. No z setką koni wielkości kaczki to bym nie wygrał. To jest, nie wiem, czy pan zna takie opowiadanie o Gulliverze wśród Liliputów. Gullivera Liliputy pokonały właśnie dlatego, że byli mali, ale było ich wielu i go tam uwięzili i tak dalej. I ten Gulliver musiał potem spełniać wszystkie ich życzenia. I pan Łukasz Płudowski. Szanowny panie Stanisławie, po odkryciu afery FOS Falcman chciał ujawnić swoje odkrycia w prasie. Udało mu się między innymi w czasopiśmie Spotkania. Redaktor, który napisał ten artykuł, Andrzej Krasnopolski, mówi, że po publikacji rewelacji Falcmana spotkał się z krytyką ze strony Gazety Wyborczej oraz Najwyższego Czasu. Co było powodem krytyki ze strony Najwyższego Czasu, który w owym czasie był chyba własnością Janusza Korwin-Mikke. Wydaje mi się, że środowiskom liberalnym powinno zależeć na poinformowaniu opinii publicznej o takiej aferze. No, ja nie pamiętam, szczerze mówiąc, bo to było dosyć dawno i nie pamiętam tej publikacji w Najwyższym Czasie, o co tam, na czym polegała ta krytyka pana Falcmana, czy w ogóle ujawnienie tego odkrycia. Chciałbym w ogóle przypomnieć, że afera Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego nigdy nie została wyjaśniona. Pani sędzia Barbara Piwnik, która przewodniczyła składowi sędziowskiemu badającemu tę aferę, otrzymała propozycję zostania ministrem sprawiedliwości w rządzie Leszka Millera i z tej propozycji chętnie skorzystała, co spowodowało konieczność rozpoczęcia tej sprawy od nowa. No i rezultat był taki, góra urodziła mysz.
zostali skazane, o ile wiem, dwie osoby, które akurat chyba nie należały do czołowych postaci tej afery, natomiast główni jej wykonawcy i pomysłodawcy, bo to wywiad wojskowy tę aferę przeprowadził, nie zostali nawet chyba w tej sprawie przesłuchani. Ale na czym polegała ta krytyczna publikacja, nie wiem. Pan Łukasz Jacek, zauważyłem ścisłą zbieżność między scenariuszem rozbiorowym, przed którym pan ostrzegał, a mapą wyniku wyborów. Na zachodzie Polski wygrała Koalicja Europejska, a na wschodzie PiS. Jak pan sądzi, co jest przyczyną tej zbieżności? Czy Polacy już zaakceptowali rozbiór, czy też wyniki są zmanipulowane, by potem powiedzieć, że lud sam tak wybrał? No ja też to zauważyłem. Ja też to zauważyłem i pewne światło na tę sprawę rzuca wysunięty przez pana Grzegorza Schetynę z obozu zdrady i zaprzaństwa pomysł decentralizacji Polski. W obecnej sytuacji, kiedy Unia Europejska w niektórych rejonach Europy forsuje regionalizację, a w innych bardzo surowo ją zwalcza, bardzo energicznie ją zwalcza, pomysł decentralizacji mógłby wychodzić, bo akurat na terenie Polski Unia Europejska regionalizację forsuje. Mógłby wychodzić naprzeciw pewnym interesom niemieckim, żeby tak stopniowo doprowadzać do ostatecznego zjednoczenia Niemiec. Pan Łukasz Gajewski. Panie Stanisławie, nie ma pan wrażenia, że cała para, zarówno pana, jak i innych publicystów o podobnych poglądach, idzie w gwizdek? Tylu ludzi przychodzi na spotkania, których tłumaczycie ludziom, jak jest, i wszystko jak krew w piach. Ja myślę, że nie ma już dla nas ratunku i musi stać się najgorsze, żeby ludzie w końcu się ocknęli. No jak już się stanie najgorsze, to co im z tego przyjdzie, się ockną? To już nic nie przyjdzie. Wie pan, nie trzeba rezygnować, dopóki i Rzymianie mieli takie powiedzenie dum spiro spero. Dopóki oddycham, mam nadzieję. No i ja to właśnie robię. A czy ludzie się ockną, czy się nie ockną, to już jak gdyby wszystko w ręku Boga, jak mówił Józef Stalin. Proszę państwa, pan Łukasz Jacek, co pan sądzi na temat teorii spiskowej, według której rozwiedka jest zwarta, nie podzielona na stronnictwa, a jedynie promuje odpowiednie stronnictwo polityczne w zależności od sytuacji międzynarodowej? Czy stronnictwa nie zostały stworzone na pokaz? W końcu i tak służą wszystkim zainteresowanym. No, problemem nie jest to, że bezpieka tu aranżuje polityczną scenę. Problemem jest to, że bezpieka, która ma wpływ na polityczną scenę, służy interesom państw, do których się przewerbowała w trakcie transformacji ustrojowej, a te zależności reprodukują się niestety w kolejnych pokoleniach ubeckich dynastii. Gdyby bezpieka zaczęła tutaj wykazywać dbałość o polski interes państwowy, to bym nie miał nic przeciwko temu, żeby nawet ręcznie sterowała państwem. Niestety tak nie jest i obawiam się, że nie będzie, bo wilk zmienia skórę, ale nie obyczaje. Pan Jarosław Marciniak. Szanowny panie redaktorze, czy ma pan informacje na temat zwiększenia w ostatnich paru latach kontyngentu imigrantów przyjmowanych przez Polskę w ramach polityki Unii Europejskiej? Nie mam takich informacji. Oficjalnie Polska odrzuciła te limity, których domagała się od nas pani nasza złota, ale imigranci tak czy owak do Polski przyjeżdżają. No i to niekoniecznie musi wynikać z tamtych kontyngentów, tylko z jakichś innych postanowień czy uzgodnień. Pan Andrzej Niemiec. Szanowny panie, czy zna pan książkę Radosława Patlewicza Historia polityczna Polski? Jeśli tak, to jaka jest pana opinia o tej pracy? Czy zgadza się pan z postawioną w niej wynikającą z treści tezą, że głównym powodem dziejowych nieszczęść naszego kraju są intrygi masonerii sprzymierzonej z wyznawcami innych niż katolicy z religii protestantów, prawosławnych i Żydów? Ja myślę, że demonizowanie masonerii nie jest rozsądne. Masoneria niewątpliwie istnieje, realizuje pewne przedsięwzięcia,
ale na przykład no, nie istniała masoneria za Jagiellonów. No i Polska przechodziła wtedy różne problemy, różne takie no, trudności. Między innymi na przykład załamanie ruchu egzekucyjnego nie było konsekwencją jakichś zakulisowych działań masonerii, tylko konsekwencją takich no, marot takich erotycznych Zygmunta Augusta. Także myślę, że przypisywanie, a ja uważam na przykład, że załamanie ruchu egzekucyjnego stało się pierwszą przyczyną upadku Polski, co prawda 300 lat później, no ale kiedyś się ten upadek musiał zacząć i moim zdaniem zaczął się właśnie wtedy. Książki nie znam, nie czytałem, natomiast co do tej podstawowej tezy, to moja opinia jest taka, żeby masonerii nie demonizować. No i proszę Państwa, tym optymistycznym akcentem kończę kolejny cykiel spotkań z Państwem i zapraszam oczywiście na cykiel następny.